Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku będziemy oceniać wasze wyspy i jedna osoba wygra 1000 zł, natomiast cała reszta nic nie wygra. Ha! Szyję kieszeni. Co? Jak powiedz, to szyję kieszeni? Ty opłacasz ten konkurs. Bartek opłaca. Bartek, prawda, Bartek, że ty opłacasz? No! Dajesz tysiaka widzom, żeby wygrali? No. Ja nie mogę. Ty dużo. Jakie dużo? Dzisiaj jest długo zapowiadany konkurs. Tak. Jest długo zapowiadany konkurs na najlepszą wyspę na naszym serwerze. Pamiętacie jak miesiąc temu. Skyheroes.pl. Dokładnie, na skyheroes.pl jest dzisiaj konkurs. Tak jak zapowiadaliśmy miesiąc temu, dzisiaj zrobimy ocenianie tych wysp i słuchajcie, zobaczymy kto z was ma najlepszą i od razu zapowiadamy, że za miesiąc będzie ponownie konkurs na najlepszą wyspę. Ale także... na większą pulę. Na większą pulę? Wygrają 3 osoby w przyszłym miesiącu. Okej, okay, tak. okej, dobra, zobaczymy jeszcze jak, ale w każdym razie kiedy? Oglądajcie nasze kanały, to się dowiecie kiedy dokładnie. Wchodźcie na stronę. Subskrybujcie. Subskrybujcie, tak, tak. Dokładnie i dzisiaj jesteśmy, słuchajcie, zarówno z Bartkiem, jak i z Ernestem i będziemy oceniać te wyspy jako trzech jury. Więc teraz panowie musimy sobie... To jest kim właśnie, bo w jury zawsze jest jeden taki, wiesz, taki. Dobra, Zimek jest chamem i prostakiem, więc ty będziesz na... Ja jestem chamem i prostakiem? Tak, no do siebie to nie, pasuje. Nie, krytykiem, przepraszam, no dobra, bardzo. Dobra. Krytykiem, Barpeć, dobra. Barpeć to ziomal. Barpeć to ziomal. Wiecie... Ej, halo, ja jestem ziomal. Ty tylko masz to w nazwie, Zipek. Ale a ja, słuchajcie, ja jestem emocjonalny, więc ja będę będziesz tym, co będzie płakał. I będziesz, no dobra. Tak. Dobra, panowie, no to czas na najwyższy, żeby teleportować się na pierwsze wyspy. Ocenimy dzisiaj, zaczniemy od, słuchajcie, tych najlepszych wysp, które mają największy poziom i jakby są najbardziej rozbudowane, bo będzie wtedy najłatwiej. Tak, bo są dwa kryteria. Największe rozwinięcie bariery na wyspie oraz najwięcej bloków na wyspie, więc zobaczymy już... po prostu pod tymi dwoma kryteriami. Już... Ale dobra, oceniamy, lecimy. Która nam się najbardziej podoba. Lecimy. Bartek, teleportuj nas na pierwszą wyspę. Także słuchajcie, jesteśmy już na pierwszej wyspie i jest to wyspa... Kogo to jest? To jest Francuza, stary. Francuz wyspa. I ty, Francuz, tak? Francuz i ty, okay. Dokładnie. Czy Francuz więc jest w ogóle to jest na serwie? Wyspa, która... Jakie ma kryterium? Barpeć? Jak to, kryterium? Poziom wyspy? Czyli poziom wyspy ma największy... A... Tak. To jest top 1 na całym serwie? Tak. Czyli to ma najdalszą granicę, czy co? Barierę? Nie, chodzi o liczbę bloków na przykład i wartość tych bloków. Aha, okej. Okay. Zobacz, jakie on ma rzeczy. To on ma tak kaktusiarę. Powiem ci tak, ta wyspa jest naprawdę niezła. Ja ciekaw jestem, jak długo on ją robi. Ile on ma diamentów, co? Powiem wam tak, szczerze mówiąc, nie jestem w stanie podjąć decyzji, bo jeszcze nie wiem, jak wyglądały inne wyspy, ale w porównaniu do naszej, to jest tak mega rozbudowane. Naprawdę, no, jest, chyba słuchajcie, tu, jest 2, rozbudowana, 4, ale stary, ta wyspa... Jest funkcjonalna, a nie jakby nieładna. Piękna. Okej, okay, no tak, funkcjonalność ale na pewno. Ale z drugiej strony, no właśnie, trochę same bloki takie są bliki tutaj. No. Nie ma takich dekoracji. Czy... On ma mały domek w ogóle. Dobra, czy to jest dalej wyspa Francuza? Tak, to jest wyspa Francuza, tylko że na dole, od środka. Co, nie? Co jak sklep? To? Co? Sklepiarka, co? Ej, ale on ma sklep! Ej, on ma lepszy sklep niż my? No musimy nadrobić to. Musimy nadrobić, no, bez kitu. Tu jest winda w tym miejscu. Tu? Co? Gdzie spację? Co? Dobra, czyli on ma więcej niż myśleliśmy, niż ocenialiśmy. Kurde, jakich on ma wiśniaków w ogóle dobrych. Dobra, lecimy do następnej wyspy. Musimy zobaczyć inne wyspy, żeby móc ocenić tak naprawdę. Dobra, słuchajcie, właśnie dołączyliśmy do drugiej wyspy. I to, co się tutaj dzieje, to jest... No, jest niesamowite. Słuchajcie, czekamy teraz na marchewę, aż wejdzie, ponieważ jest to wyspa marchewy i chyba Sandry, z tego co widzę, więc zobaczymy. Dokładnie co czekamy, aż wejdą. Sam właściciel tej wyspy. Właśnie, bo po prostu zobaczcie na to, jak to co tu się dzieje? Mogę. To jest Baby Yoda, to jest Sky Heroes... To! To jest wszystko. Bez kitu. To jest wszystko dosłownie. Jakie kozackie. Patrzcie, wszędzie są wyspy. Co to jest to? Nigdy nie widziałem czegoś takiego w ogóle w życiu, słuchajcie. Co to jest? Wcześniej w Minecrafcie. Nigdy. No. O nie, zamknąłem się. Okej. Okay. Tutaj jest to zamek. To jest tron, stary. Wyśniaku. Tu jest tron. Mam swój tron. Ale kozacko. A widziałeś pod niebem miasto, stary, gigantyczne w chmurach? Ten mój tron? Mordo, siedzę na tronie. Ale a, to jest. Gdzie jest tron? Czekaj, TPS, Zipek, to ziomal. Dobra, okej, okay, wbijam. Elo. Co tam? Co? Dasz siadać? No. Ej, ta wyspa jest tak kozacka. Także słuchajcie, marchewa jest już z nami i oprowadzi nas po jego kozackiej wyspie. Dobra, marchewa, gdzie jesteś? Dawaj, od czego chcesz zacząć w takim razie oprowadzanko? Dobra, najpierw zobaczymy ten główny poziom, tylko... Wszystko, ale masz 30 sekund. O, tak. Zaczynamy tutaj mamy enchantik, tu mamy małego Baby Yodę. Uuu, nice. Do fauna. Nice, nice. Farma kaktusów, farma normalna, farma kakała. Czekaj! Ja już się zgubiłem. No nie, to jest takie, co? Co? To ten wulkan jakiś kozacki w ogóle. Tutaj logo Sky Heroes. No, to jest piękne.
Ej, smok. Ej, twoja wyspa to następny spawn serwera. Ej, tak stary. Szczerze mówiąc, serio. Jakby trzeba było to szybko oprowadzić, to się nie da, po prostu się nie da. No, nie da się, bo tutaj trzeba spędzić 5 godzin, słuchajcie. Ale smok kozacki! Gdzie macie smoka, co? Tutaj! Ej, to jest najpiękniejsza rzecz na świecie, jaką widziałem. What? To jest najpiękniejsza rzecz, którą widziałem, a za to najbrzydszą jest skin Zipka. No przestań już hejtować mój skin! Ej, napiszcie mu pod odcinkiem, że jest flamusem i nie ma gustu. Co jest dalszą częścią, słuchajcie? Zapraszam was teraz do piratów. Okej. Co to jest w ogóle? A co ty, gdzie ty? Pływamy sobie do środka. Dobra, Marchewa, powiedz, do ile ci zajęło zrobienie tego wszystkiego? Ej, co to jest? No wiadomo ile. Długo. To, co to jest? Co, gdzie? Tepnij się do mnie, to zobaczysz. Nigdy nie widziałem tego w Minecrafcie. A to jest Heart of the Sea. A no. A że cały czas można oddychać tak, pod wodą. Tak, no. Ej, ale okay. To jest piękne. To jest nie dość, że ciężkie do zbudowania, to jeszcze takie piękne. Uuu, tu są piraci. To jest przylądek piratów, słuchajcie. Ja nie mogę. Ja widzę to drugi raz i drugi raz robi na mnie takie wrażenie. Wyobrażacie sobie w ogóle stworzyć coś takiego nie na trybie kreatywnym? Ja na w ogóle na trybie kreatywnym zbudować coś takiego, to jest powalona rzecz. To jest skyblock, ludzie. Skyblock, to jest niesamowite i słuchajcie, to... Najlepszy skyblock na całym świecie. To jest Bartek, czy ty tutaj jesteś? Czy ty sam tutaj jest Bartka? No skitu! Nie no, piękna wyspa. Tutaj było jakieś tajne przejście w tym statku, pamiętam. No tutaj u góry. O, dobra. Okay. No, że się przechodziło przez obraz czy coś, czy przez co? Nie, tutaj. O, tu jest przycisk. To jest najfajniejsze. Okej. Okay. Co? Gdzie jest przycisk? Tu są emeraldy, złoto, w ogóle tutaj, wszystko. Dobra. Jak leci? Ja nie mogę. Tam na dole trafiają wszystkie osoby, które dostały bana i muta tam, o. Co? Tam trafiono, zobacz sobie. Jak to? Patrz, więzienie zrobił nawet. Ej, otwarta... Chodź, Ernest, chodź. Tak. O, nie, jest, mamy go w końcu! W końcu nie będzie rozrabiał, nie! Można się otworzyć. Dobra, tu jest winda do tego na górę, to tą windą w domku takim japońskim. Aha, dobra, tutaj jest domek. Kolejny barpeć. Okej, i jeszcze jedna, Jakie windy w ogóle. To jest w ogóle choinka? Jak wysoko? Uuu, jak świątecznie fajnie. Ej, ten Mikołaj, patrzcie na to! Gdzie, jaki Mikołaj? No ten, jak leci! Nie widziałem go wcześniej. I co go ciągnie? A, renifer! Stary, on tylko na sznurku jest, widzisz to? Ja nie mogę, dobra. Tutaj masz całe miasto chyba villagerów, tak? Tu są villagery, no. Każdy ma domek lepszy niż my kiedykolwiek będziemy mieli. No. Twoi villagerzy lepiej mieszkają niż my. To jest takie smutne. Hipek, czy ty też masz kompleksy? Tak, mam kompleksy, patrząc na to, ale też, wiesz co, inspiruje mnie tam, szczerze mówiąc, ta wyspa. I to bardzo, do grania. Do grania, no, bez kitu, żebyś kiedyś takim jak Marchewa. Bo jak widzicie, jest to możliwe, słuchajcie. Powiemy wam, słuchajcie, Marchewa gra na serwerze już bardzo, bardzo, bardzo długo. Bo on testował, słuchajcie. Ty byłeś takim beta-testerem, można powiedzieć, tego serwera. Ile grasz dokładnie? Jakieś 35 pełnych dni tam pisał w statystykach. 35 pełnych dni, około pół roku, nie? Także słuchajcie, da się stworzyć coś takiego, to jest naprawdę niesamowite. Wiedzieliśmy wcześniej już tak naprawdę, że Marchewa ma taką wyspę, bo nam pokazywał. I byliśmy w ciężkim szoku, jak to jest w ogóle możliwe. To jest jeszcze bardziej zdziwiony. Co? Jeszcze się zdziwimy? No jeszcze jest trochę, no. O kurde. To co ty zbudowałeś, Marchewa, jeszcze? Dobra, chodźcie stąd, skoczcie szybciej do tego Mario. Tu będzie szybciej tak. On ma na dole coś jeszcze w ogóle, o co tu chodzi? To Mario! Tu jest ukryte. Ej, czekaj, stój tam, jest tam nie, tam później. Dobra. To jest tak tędy, bo tam są same informacje, tam nie ma nic ciekawego. Aha. Jak on to zrobił? To takie zamknięte. Okej. To jest zamknięte od ludzi jeszcze, dobra, jest w pierwszym... Co? Nie przejście, no. Co jest grane? Co ty tu masz? Co się dzieje? Kiedy ty to zrobiłeś? Kiedy? No jak się dowiedziałem, to wtedy się spiąłem i to tak ostro, no to zbudowałem. Papuga, krowy, wszystko. Marchewa się dowiedział o konkursie i zaczął coś jeszcze budować. Coś jeszcze, jakby trzeba było. Bo to nie wystarczy. Nie ćwiatki, o jakie słodkie. I pandy. Stasiu. O kurcze. Dinner to tutaj co jest? O, to jest fajny żółw, ten mi się podoba. To jest mój ulubiony żółw i proszę go tu zostawić w spokoju. O, a czemu? On jest, od... bo on odwrócony jest. On jest pokręcony jakiś. Co? Jak to? Jest tu kurytokami ciągle. I pływa w dwie ciągle w tą samą stronę. Okej. Polecam wskoczyć do wody. Polecam wskoczyć do wody, by dostać normalnie szok. What? Co to jest? Ogólnie ukryte miejsca. Ej, to jest tak. Ej, ale gdzie to jest w ogóle wszystko? Pod wyspą. W sensie, gdzie to się mieści? O co chodzi? Jest? Właśnie, nie? Tyle tu jest rzeczy i w ogóle... Ja nie wiem, jak ty to robisz. Każdy fragment tej wyspy jest idealny po prostu. No.
Wow. Dobra. Tutaj ja właśnie planuję swojego warpa prawdopodobnie otworzyć, więc no. A, to będzie twój sklepik w takim razie. No coś takiego w tym desy. No trochę nam brakuje, żeby zrobić taką wyspę. Tylko troszkę. Odrobinkę, ale już niewiele, ale już naprawdę niewiele. No generalnie marchewa, jakby nie patrzeć, miałeś więcej czasu, miałeś pół roku, dlatego no nie możesz być oceniany tak samo jak wszyscy zostali. No. Przykro, ale... przykro mi bardzo. Co zbudowałem tylko od tego czasu, jak ogłosiliście? Tak, wszystko zbudowałeś? Okej. A to zmienia postać rzeczy. Mogę powiedzieć, co zbudowałem od tego czasu, jak się dowiedziałem. Dokładnie wszystko po kolei. Znaczy, ja mam pewną propozycję, szczerze mówiąc, i myślę, że Zipek myśli o tym samym. Tak? Chociaż nie wiem, czy mówić to teraz, czy pod koniec odcinka, Zipek. No ja nie wiem, może musi nas przekonać, marchewa. Nie wiem, czy go brać tak samo jak inny graczy, czy nie. On miał jakby, wiesz, pół roku więcej. Może musimy zobaczyć najpierw innych graczy, nie? A potem, słuchajcie, ja mam pomysł na pewien werdykt, ale musimy się przenieść teraz jeszcze na inne wyspy, a potem ogłosimy... Na co wpadli. Ale ja bym nie brał, naprawdę. Niestety, ja bym nie brał. Przykro mi, marchewa, ja nie jestem po twojej stronie. Sorry. No ja mówię, powiedzieć, co zbudowałem w tym czasie, więc no, to nie problem. Dawaj, mów. Dobra, mów co zbudowałeś. Całe zoo, całe przejście tu i to wszystko, co tutaj jest. To zbudowałem w tym czasie. Okay. To jest więcej, niż my zbudowaliśmy kiedykolwiek, Zipek. Okej, Bartek, co myślisz? W sensie, bo Ernest chyba chce cię brać pod uwagę, ja nie chcę, Bartek. Jak z tobą jest? Ja chcę, ja zdecydowanie. No właśnie, chcę to powiedzieć, nie? Tak się zastanawiam, bo... No dajcie spokój, chłopaki, no. To jest najlepsza wyspa, jaką ja widziałem w całym życiu. To jest najlepsze, co ja widziałem nawet w realnym życiu kiedykolwiek. No ale co z pozostałymi graczami, którzy nie mieli tyle czasu? Proponuję, że zrobimy dwie nagrody. Dwie nagrody? Tak, stary. Jakie dwie nagrody? Mogę, nawet ja sam z siebie, stary, włożyć na wyspę marchewy tysiaka i drugi konkurs zrobimy dla innych graczy. Dobra, ja się zgadzam. Niech będzie tak, żeby było tak, żeby inni gracze nie byli pokrzywdzeni, aha, więc wylosujemy za chwilę jeszcze jednego zwycięzcę, a marchewa tak czy siak wygrywa. A marchewa jest poza konkurencją, więc dajemy jednym słowem dwa tysiaki w dzisiejszym konkursie. No dobra, tysiaka może wygrywa tak marchewa, a tysiaka pozostali gracze jeszcze. Jeszcze jednego zwycięzcy wybieramy. Zgadzam się na to. Marchewa, co ty na to, marchewa? Z tym, że jesteś pierwszą osobą w Polsce, która wygrała tysiaka za granie na serwerze. nie chcę zwykle nic mówić, bo wtedy mi mikrofon wybuchnie i w ogóle cały dom mnie wyrzucą z domu przez okno, więc lepiej powiem tak, bardzo się cieszę. No to super, dobra. No i słuchajcie, wywołaliśmy szczęście, o to właśnie chodzi. Na dobra, lecimy, szukamy kolejnych wysp, szukamy kolejnego zwycięzcy, bo trzeba wylosować dzisiaj, a czasu coraz mniej. Barpeć, proszę przenieś, a tobie oczywiście, marchewa, po odcinku wszystko, to się dogadamy. No, okay. Co wszystko jak. Wytłumaczymy, na, w sensie dogadamy się po prostu, co robimy dalej. No spoko. Dobra, kolejna wyspa, słuchajcie, i co to jest? Czyja to jest wyspa? Co jest na kolejnej wyspie i czyje to jest, właśnie. Dokładnie. To jest wyspa MC Chaos, Herashi Ziomek. Okej. Okay. O, Herashi Ziomek, ja go kojarzę. On ja jest też. Marangę Sky Hero u nas. Dobra, i teraz... Ej, czy on zrobił parkoura? Szybkie oceniane. O, sztosie, on ma parkoura! Spiral parkour na samą ale to górę? Mi się podoba, to mi się podoba teraz. Ja lubię parkoury, bo jestem mistrzem parkoura. I każdy to wie. Wow, co on ma na dole? Stary, ale on ma kaktusiarnię. Nasza kaktusiarnia w porównaniu do jego to jest niebo i ziemia, stary. Ta wyspa to jest tak dokładnie to, co ja ci mówiłem, że chciałbym zrobić na naszej. To jest naprawdę ładna wyspa, mi się ona podoba. Mimo, że nie jest aż tak rozbudowana, to uważam, że jest mega, mega fajna. No generalnie bardzo mi się podoba to, że jest dirt wyłożony na całej wyspie. To jest najfajniejsze i to na pewno było bardzo drogie. Było drogie, a przynajmniej jest ładne. I jest wielka, stary. Czy to jest maksymalny poziom ulepszenia wyspy? W sensie levelu? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że chyba nikt nie ma maksymalnego levelu jeszcze. Ale bez kitu, ona jest bardzo basicowa. Skąd on miał tyle pieniędzy, stary? Jest basicowa, ale jednocześnie też jest taka fajna, naprawdę. Jest przytulna, po prostu. Jest taka fajna, no. Ale no dobra. Pusta trochę, nie? No tak, masz rację. Dobra. Więc co, lecimy na następną wyspę? Ta wyspa naprawdę jest solidna też. No dobra, słuchajcie, kolejna wyspa teraz. I ta wyspa? Patrz, stary. Wow, widziałeś coś takiego kiedyś? Wszystko zrobione z... Wszystko z cegieł. Ja pierdziel, jak można zrobić wszystko z cegieł? No, mega dziwne. Ej, huta. Ej, czy cegły są drogie w ogóle? No właśnie. To mnie zastanawia. I huta cały czas przypala. Co jest? Patrz na dół, na dole też są same cegły. Wszędzie są same cegły. Cyglasty czyja to jest wyspa? No właśnie. Pelikan 111. Pelikan 111?
Przewijał mi się jego nick, ale nie kojarzę aż tak, szczerze mówiąc. Moma, owieczki kolorowe, fajnie. Dobra, tutaj pyk. Bardziej jest rozbudowana niż ta ostatnia. No, to jest więcej tak. rzeczy, ale nie jest zbyt estetyczna. Są same tak, to cegły. No. W sensie to jest po prostu skyblock nastawiany na zarabianie jakieś, nie? I tak dalej, a niezbyt... Ja, szczerze mówiąc, ja bym się tutaj kierował najbardziej w tym konkursie jednak... wyglądem, nie? Wygląd jest najładniejszy, więc pamiętajcie, jeżeli chcecie wygrać tysiaka w przyszłej edycji, tak. jak najładniejsza wyspa, jak najbardziej pomysłowa. Zróbcie sobie jakąś do zarabiania wyspę i rozbudowujcie na przykład wyższe piętra, żeby były po prostu ładne. No, no to dokładnie. Chodzi, żeby zobaczyć waszą kreatywność. Musi być ogromna, ale żeby była ładna. No. Aha, dokładnie. Dobra, i kolejna wyspa. I co my tutaj mamy tym razem? Gdzie to jest wyspa? Ej, ta wyspa mi się całkiem podoba, mi się, wiesz? Mi też się podoba, mimo że nie jest jakaś... Bo jest, nie jest jakaś wybitna, ale jest taka fajna. W sensie jest takim skyblockiem po prostu. Jest bardzo klasycznym skyblockiem. Właśnie jest pełna taka, nie? Bo problem jest taki, że jak jest dużo pustego miejsca, to ona automatycznie jest traci. Jest brzydkie, a to jest tak bardzo ciekawie poupożądkowywane wszystko. O, widać, że jest zrobione z pomysłem takim architektonicznym. Zobacz, jaki on ma sklep. Czy to jest sklep? Czekaj. Mnie denerwuje, że nie potrafi nigdzie wejść do tych wyspach, chłopaki. Dlatego rozwal. To jest ciężkie. Czekajcie, może od góry trzeba. Na górze jest jakieś... Nie, nie wiem. Wchodzę, ale on ma tutaj naprawdę fajnie, ej. Tu jest portal do Endu. Znaczy do Netheru. Do Netheru, no. Pigmay od razu z nami idzie. I patrz na to. No, dobra. Tu jaki sklep on ma. Aha, ale brak towarów w sklepie, stary, za to. Szybko się chyba pewnie rozchodzi to, stary. No. Ej, Wither Rose. Ej, mam 16... Dobra, nieważne. Mam 16 tysięcy monet ze sklepu, stary. Tak? No. Jak to, sprzedałeś tyle rzeczy? Tak. Zacko, dobra. Ale skupię się na ocenianiu. O! Ej, a czemu on ma tutaj... On zabija pandy! Czy on zabija pandy, serio? Plus 10 punktów za... Dla ekspo... Ej, nie! Serio? Ej, to jest straszne miejsce, ja stąd wychodzę. Nie chciałem widzieć tego mrocznego sekretu, ale to jest mój faworyt teraz. Na tą chwilę mój też, no. Bardzo mi się podoba. No. Lecimy w takim razie dalej. Ej, dobra. Oj, jesteśmy dobra, na słuchajcie. Kolejnej wyspie. Już jest... Patrzcie, co tutaj jest. Labirynt. Dużo wielki. Teraz wysp właśnie, które... No nie było zbyt dużo do ciekawego do pokazania, ale tutaj znaleźliśmy i nawet gracze są. Czyja to jest wyspa? Czy to jest jednego z nich? Obietrice. Jest właścicielem, ale gra tutaj więcej osób. On ma labirynt tutaj? Tak. O, no, to jest fajne. Labirynt, stary. To jest fajne. O, jest labirynt. Jak to wygląda? Wow. No. Ej, to jest kozackie. Co? Czyli to jest mega wielka fajne. Mapka tutaj zrobiona. Możecie jakby sobie nawet pograć, kurde. To jest fajne. Bez kitu. Ej, jakie tutaj są rzeczy na naszym serwerze, stary? To mnie naprawdę zadziwia. Mnie też. Ludzie w tak krótkim czasie. Miesiąc dopiero jest serwer, słuchajcie. Miesiąc. Miesiąc jest serwer. A zobaczcie, co się dzieje. A na to trzeba zarobić, zdobyć to. O, zbudować. Teraz ja mam mega ciężki wybór, szczerze mówiąc. No, no, bo to jest za to pomysłowe. Ale czy jest na tej wyspie coś jeszcze? Element estetyczny, stary, bo to jest mapka. A ja to lubię, jak jest dużo estetyki. Okay, no dobra, to jest? Tutaj jest warp, czyli sklep tylko, tak? A, to jest właśnie chyba wyjście do tego labiryntu. Tak, aha, tak, no dobra. Tu jest część estetyczna, wiesz? To jest część estetyczna, która nie została jeszcze stworzona do końca. No, jakby spoko jest ta wyspa, bardzo pomysłowa. Może w następnej edycji będzie miała szansę na wygraną. Teraz nie wiem, szczerze mówiąc. No. Dobra, no to co, lecimy na następną wyspę. Z tego, co widzę, to jest kolejna wyspa, na której jest właśnie to samo, co na poprzednich. Słuchajcie, latamy już po tych wyspach i latamy non-stop. Większość wysp, z tego, co widzimy, są tak właśnie zrobione, że jakby na wielkość. No, wszystkie wyspy są takie same, słuchajcie, teraz. I są tylko wielkie i tak dalej, a nie ma żadnych ciekawych, ładnych wysp teraz. I cały czas lecimy, już ponad godzinę przeglądamy, już godzinę przeglądamy po prostu wyspy i teraz coraz trudniej znaleźć jest coś ciekawego. Jest ciężko, słuchajcie, zrobimy tak. W następnym konkursie, słuchajcie, już będziecie wiedzieć, że chodzi o oczywiście wygląd wyspy. Więc róbcie jak najładniejsze wyspy, oczywiście nie mówimy wielkości, też może być oczywiście wielka. Miejsce do zarabiania też może być, oczywiście nie będziemy oceniać wszystkiego. No tak, wszystko musi być normalnie, ale musi być część taka serio pokazowa, bardzo ciekawa, wszystko inne musi być fajnie rozplanowane, no tak jak widzieliśmy cię zresztą. Aby było nam łatwiej przeglądać wyspy, to możecie robić filmiki albo wysyłać screenshoty, prawda? Na Discorda, tak. Zapraszamy wszystkich, słuchajcie, na Discorda, tak, wtedy tam w będziecie mieli dokładny wątek, w którym możecie podsyłać swoje wyspy, wtedy będzie nam łatwiej, bo naprawdę szukanie tych wysp jest strasznie, strasznie ciężkie. I słuchajcie, chcielibyśmy naprawdę nagrodzić wszystkich, ale nie jesteśmy
jesteśmy w stanie niestety. Następnym razem mam nadzieję, że wam się uda. Albo w jeszcze następnym, bo planujemy to robić przez cały czas. Chcielibyśmy, żebyście wy, grając u nas, mogli też zarobić tak naprawdę. Aha, dokładnie. Tak grając, bo to jest, słuchajcie, nawet ciężka praca, no, można powiedzieć. Za swoją kreatywność, za to, że siedzicie, że gracie, że wspieracie nas. To jest mega, mega fajne i dlatego będziemy robić te konkursy co miesiąc. Lecimy na następną wyspę, no. Dobra, czy to jeszcze jest ostatnia wyspa, panowie? No, to jest ostatnia wyspa, jaką teraz oceniamy, słuchajcie. Naprawdę dużo przejrzeliśmy. Ta wyspa... Ej, ona nie jest jakaś... No cóż. Ona jest, no... ona jest strasznie podobna do naszej. No, bez kitu. Ale na górze jest ładna, nie? O. Też jest dosyć prosta. Aha, bo tutaj jest statek kosmiczny jakiś. Fajnie, okej. No jest całkiem spoko, ale słuchaj, ja jestem za tym, żeby wygrał ten pan Pioterka, tak? Pan Pioterka, tak ten co pan Pioterka, tak. Miał taki sklep ogromny. Aha, tak. No jego wysoko było spoko, no. No, więc słuchajcie, ja jestem za tym, jak werdykt pozostałych sędziów. No i co robimy z tym Francuzem w ogóle? Klikamy teraz. A jeszcze obietrice? Co myślicie o obietrice? Tam co był labirynt i takie te. A, no to gdyby było drugie miejsce, to by za... Ej, możesz zabrać nas jeszcze raz do pana Pioterki? Tak, już wam Stefan. Aha. To jest obietrice. Nie, to jest co? To jest ta z labiryntem. A, to jest z labiryntem, okej. Okay. Okej. Okay. Ej, a tu jest jeszcze no, niższe piętro poza labiryntem. No. Aha, jest jeszcze jakiś parkour. To też jest spoko. Dobra, a pan Pioterka? Jeszcze raz. I tutaj mieliśmy tak, to wszystkie teleporty. Dobra, ta wyspa jest mega fajnie taka skondensowana po prostu. No, Francuz Ity, weźcie Izvar Francuz Ity, jak piszecie jeszcze. No, on ma w środku ładnie. Od zewnątrz średnio, ale w środku on ma spoko, no. A da się stąd w ogóle, w sensie to jest takie tylko małe tutaj? A, bo tutaj jest, patrzcie, taki dom wielki jakby. Nie, no, ta wyspa to jest taka sama jak tamta, tylko dobra, że dużo większa. Tak. Nie no, Francuz, choćby sam ten domek jest śliczny jego. Mi się już podoba. No, no, ale stary, ten dom na dole jakby, ten z jego warpem. Ten po na prostu, dole jest ładny, ale ten też. Jego dom też jest ładny, też mi się podoba to miejsce. No, nie, no jest fajne, stary, w sensie, w ogóle, no bez kitu to, ile stary on na tym grał i zresztą estetyczna też jest ta wyspa, ma kolejkę, stary. No. Drugi zwycięzca to Francuz po prostu. No to co? Oficjalny werdykt, panowie. Oficjalny werdykt. Ja głosuję na to, żeby Francuz wygrał ze wszystkich wysp, które dzisiaj zobaczyliśmy i było ich tyle. No. To Francuza wyspa, mimo że na samym początku była i wydawało mi się, że może nie być najlepsza, to jednak, jednak szczerze jest mówiąc... najlepsza. Tak, no jest jednak spoko. Tak, jednak jest najlepsza ta wyspa. Dobra, chłopaki, także piszemy Francuzowi. My dziękujemy wam bardzo za oglądanie, słuchajcie. Także następny, słuchajcie, będzie 3 lutego. Widzimy się na następnym razem i tak jak mówiliśmy, Discord, wrzucajcie swoje wyspy i róbcie jak najładniejsze, dlatego że to chodzi o kreatywność oraz o estetykę waszych wysp. Do zobaczenia następnym razem. Na razie, cześć. Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka, cześć!